Witajcie moi drodzy, dzisiaj będę robiła naleśniczki nadziewane. Już wam wszystko opowiadam. Wyciągam moje koszyczki. Pierś z kurczaka, dwie duże piersi z kurczaka, trochę szpinaku, archeweczka pokrojona w paseczki. No i smażymy już naleśniki. Ale każdy wie jak naleśniki. Do czasu, kiedy upiekę wszystkie naleśniki, usmażę, przy prawie mięsko, które będzie sobie leżakowało właśnie do czasu, aż skończę. Przyprawa, peperoncini z papryką mieloną, curry. Czekajcie, moje rany. Liść śledczyku. Oj. Może braknąć takich. Przepraszam, będę chwilę troszkę zasłaniała, bo ja sobie szukam przypraw. Kurkuma. Dzisiaj nasze mięsko będzie żółtawe. Zdrowa jest kurkuma, bardzo. Więc używajcie, używajcie. Oregano. Jak zauważyliście, nie dałam dzisiaj tutaj czosnku. Bo czosnek będziemy dodawać później do szpinaku. Ok, takie mięsko niech sobie leży, dopóki nie usmażymy wszystkich naleśników. Słuchajcie, usmażyłam tutaj usmażyłam 9 naleśników, bo tyle mi wyszło. Już wrzucamy nasze mięsko na rozgrzany olej. O. Ja mam olej zostawiony z kotletów mielonych. Wiecie, że dużo gotuję, więc 50 potraw dziennie nawet potrafię zrobić. No nie no, 5. No. Do garnuszka daję szpinaczek. Szpinak był mrożony, więc jak tam trochę wody, na pewno na razie nie widzicie, bo jest dużo kary. Do tego jeszcze marcheweczka. Też jest mrożona. Tak się zdarzyło. Wiadomo, jak macie świeżą i preferujecie świeżą. Ja dużo rzeczy mam mrożonych z tego względu, że robię zakupy co 2 tygodnie, takie większe i wiadomo, że w przechowywaniu jest łatwiej mieć mrożone rzeczy. A tutejsze warzywa strasznie szybko się psują, a zresztą czy chleb, czy mleko, nie wiem, jest jakieś inne. Okej. Okay. Ciutkie, ale to ciutkie wody, żeby udało się nam na czym to wszystko gotować, na wysokim. O, mięsko w międzyczasie sobie można przemieszać. Zobaczcie, nawet tą samą łyżką mieszam mi tutaj szpinaczek, ale to nieważne z tego względu, że i tak będzie wszystko razem. Dobra, doprawiamy teraz warzywka czarnym pieprzem. Gdzie używam czarnego pieprzu? Zwykłej kuchennej soli. Duża, bardzo duża ilość czosnku granulowanego i tradycyjnie liść śledczyku. Całość mieszamy. Ale ładnie zapachniało. Uwielbiam jak się śledczyk gotuje. Czy smaży, czy piecze, daje bardzo ładny zapach, a jeszcze taki świeży, bardzo ładny. Ok.
dodajemy jeszcze trochę wody. Ta woda i tak odparuje nam, zanim się to wszystko nam poddusi. Także nie bójcie się. I dusimy do miękkości. Ok, minęło kilka minut. Mięsko wraz z zawartością tego tłuszczyku przelewamy do garka i wszystko razem mieszamy. Raselku, proszę wyjść. Jesteś w samych majteczkach i nie możesz pokazać się takiej w telewizji. Znaczy na laptopie, no. Czy tam na komputerze. Całość jeszcze pieczemy i gotujemy około 5 minut. Tu się czuwałem. Koło dalej. Ok. Potrzebujemy do tego jeszcze żółty ser tarkowany. Brytwankę leciutko posmarowaną olejem, najlepiej rzepakowym. Talerzyk to tylko po to, żebym sobie mogła przekładać placuszek, podchodzić do garka i nakładać trochę farszu. O, chyba się ubrzdrynkoliłam. Znaczy, no ubrudziłam, no o to mi chodzi. Zobaczcie. Tylko tyle farszu nakładamy. Zwijamy i przekładamy do brytwanki. Hello. Au. Zobaczcie, tak wygląda. I teraz sypiemy na wierzch serem. Wytwarzając taki artystyczny nieład. I takie naleśniczki. Oj, tu trochę za dużo, a tu trochę za mało. Wkładamy do piekarnika, który jest nagrzany do 170 stopni na około 15 minut. Tylko i wyłącznie po to, aby ten serek nam się roztopił i naleśniki były cieplutejkie. Nasze naleśniczki są już gotowe. Uwaga przy otwieraniu piekarniczka. Zobaczcie, jakie apetyczne. Mam nadzieję, że moje dzieci jak zwykle sobie drą papkę. Nie bardzo wiem, jak to nałożyć, żeby mi się... O, właśnie. Tym pachnącym, pysznym, kalorycznym, ale jakże pysznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Smacznego zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania oraz paluszków w górę. Smacznego!